Zaginął Maciej Aleksiuk. Mężczyzna od nocy z piątku na sobotę nie daje znaku życia. Zaginął Maciej Aleksiuk. 20-latek ostatni raz widziany był w nocy z piątku na sobotę. Zgodnie z ostatnią lokalizacją, jaką wskazał jego telefon, około 22-25 września znajdował się w pobliżu klubu X-Demon we Wrocławiu. Młody mężczyzna jest pod chorążem SGSP. Na co dzień mieszka w miejscowości Roztoka. Zgodnie z informacjami, jakie przekazali jego koledzy, ostatni raz widzieli go około 2 w nocy. Maciej Aleksiuk ma 20 lat, około 175 cm wzrostu, waży około 65 kg, jest szatynem. W dniu zaginięcia miał na sobie czerwoną kurtkę, białą koszulkę, czarne dżinsy i czarne sportowe buty. Jego kurtka została już odnaleziona w klubie X-Demon. Oznacza to, że obecnie jest jedynie w białej koszulce. Dwa. Trzy. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112, bądź z najbliższą jednostką policji, przekazano na facebookowej grupie Śladem Zaginionych. Źródło: Facebook, Radio Z.